Cześć kochani, z tej strony ciocia Ania. Przez cały ubiegły tydzień na moim Facebooku publikowałam dla Was przygody małej gąsienicy. Dziś przyszedł czas na to, by przeczytać cały wierszyk, który ułożyłam. Jesteście gotowi? Zaczynamy! Mała gąsienica poopalać się chciała, więc na nadmorską plażę powędrowała. Słońce za chmurami się jednak schowało. Niewiele jego promieni do ziemi docierało. Gąsienica tym faktem nie zmartwiła się wcale. Z szerokim uśmiechem poszła sobie dalej. Nadmorska wędrówka trochę ją zmęczyła, więc szybko do lasu powrócić postanowiła. Smacznych jagód zjadła tam bez liku. Chciała ich jak najwięcej umieścić w koszyku. Koszyka jednak ze sobą nie miała, więc tylko jadła i jadła gąsienica mała. Kiedy już wreszcie brzuch napełniła, plan na kolejny dzień obmyśliła. W lesie, jak to w lesie, atrakcji jest bez liku. Przyroda nie lubi zbędnego mętliku. Tu komar pobzyczy, tam szyszka spadnie, sarna zza krzaków uśmiechnie się ładnie. Gdy nasza gąsienica tak lasem wędrowała, stos drewna nagle przed sobą ujrzała. Sprawnie i szybko wspięła się na górę i zobaczyła tam niejedną maleńką dziurę. Może nie dziurę, a dziurkę raczej. Otworków mnóstwo, mówiąc inaczej. Kto się tak natrudził, robiąc te otworki? Czy tam mieszkają jakieś małe stworki? Chodzi gąsienica i sobie główkuje. Co to za zwierzątko tak drzewo traktuje? Nagle olśnienie. Sprawa rozwiązana. To zgraja korników nieokiełznana. Kiedy gąsienica tajemnicę drewna rozwiązała, w stronę obozu znów pomaszerowała. Namiotów rozbitych było tam niemało. Komu je wszystkie rozbijać się chciało? I szare, i niebieskie, różnokolorowe. Do zamieszkania stały już gotowe. Bez namiotu w lesie ciężko czasem bywa, szczególnie gdy na głowę deszczyk z nieba spływa. Zmęczona wędrówkami gąsienica mała na noc w jednym z namiotów została. Spało jej się dobrze. Koszmarów nie miała. Następnego dnia nową wycieczkę planowała. By plany swe dobrze zrealizować, a później przygody nam zrelacjonować, gąsienica na dach namiotu się wspięła. Było jej ciężko, ale się zawzięła. Wspinała się dzielnie od świtu samego. Tak, dobrze słyszysz, mój mały kolego. Wytrwale do celu długo dążyła, aż upragniony dach namiotu zdobyła. Kiedy już wreszcie na górze była, okiem na teren obozu rzuciła. Do kuchni czas prędko się wybierać, pomóc kucharkom ziemniaki obierać. Jak pomyślała, tak też zrobiła. Dziarskim krokiem przez las ruszyła. Po drodze wysokie drzewa mijała. Ich pięknem mocno się zachwycała. O tym, co było dalej, jakie przygody miała gąsienica, dowiecie się już wkrótce. Do zobaczenia następnym razem. Pa!